Problemy 22-letniego Głogowianina zaczęły się po tym, jak zignorował policyjne sygnały i nie zatrzymał się do kontroli. Patrol policyjny zwrócił uwagę na niego dlatego, że jego samochód Deutico był w fatalnym stanie technicznym, co widać było już na zewnątrz. Nie miał szyby bocznej, była to w drzwiach znajdowała się jakaś tektura, która zabezpieczała ten pojazd. Kierowca zaczął uciekać ulicami Głogowa, łamiąc wielokrotnie przepisy. Nie reagował nawet na czerwone światło. Kiedy już ocenił, że nie ma szans na dalszą ucieczkę ulicami, skręcił na drogi gruntowe w rejonie toru motokrosowego na Górkowie i tam porzucił samochód, postanowił uciekać pieszo. Postanowił się ukrywać w krzakach. Tam został odnaleziony, zatrzymano go, został obezwładniony. Okazało się, że jest trzeźwy, nie był również pod wpływem narkotyków, bo to też sprawdziliśmy. Natomiast, jak tłumaczył, nie posiadał prawa jazdy i badań technicznych pojazdu. Za brak dokumentów 22-latek dostałby grzywnę. Uciekając, naraził się na odpowiedzialność karną. Grozi mu do 5 lat więzienia. Odpowie też za wykroczenia drogowe, jakie popełnił.